Mam Benek, nagrywasz jeszcze? Tak, tak, nagrywam, nagrywam. To dobrze. Kurwa, kartofel, dawaj. No na, no to pozdrawiam. Ziomek jakoś tak... A w herobajce, kurwa, to ten cwaniaczek. Tak, to ja pozdrawiam, halo, halo. Kogo? Bajceps? Kurwa. Znajdź sobie dziewczynę i niech to nie będzie ręka przypadkiem jeszcze. Przyślij nam jeszcze swoje zdjęcie, bo dodamy je od razu, nie? Ej, byłbym twoim ojcem, ale mi pies na schodach nie wszedł. Wow, Boże, już to słyszałem od ciebie, weź, że mi jesteś na wszystko. Dawaj, tu hydra leci, tuj. Nie, tego jeszcze nie było, no cofnij ale dobra. Cofnij się trochę, cofnij się. Stój, kartofel. A podaj mi twój kanał na YouTube, to no, może się obejrzę, będę miał do CV. Stój. Matka cię niko. Stój. Piszę do mnie do CV, bo wiesz, że niby... A wyleciałeś kiedyś na Oktora, to piszę twój filmik do CV. Daj mi linka do kanału. Powiedz mi, czy taki niedojebany jest, bo ojciec ci za słabo łopatą gasił, czy jak? Mi się łyżeczko paliło? Wiesz co, ojciec, może dlatego, że zaraziłem się od twojej matki, bo miał gryzę ostatnio. Powiedz od razu, że ci za słabo zajebło. Zgasimy tą hydrę. No właśnie chcę, nie narzekam. Tą hydrę i nie mogę. A ale jak to lubisz łopatą? Może ten budowany jeszcze wchodził. Już! To co, jedź tak, żeby go kurwa mać ściągnąć. Nie kręć się w kółko jak ten. Tak w ogóle, chłopaki, pochwalcie się kanałami na YouTubie. Tą hydrą? O, ten Gala Halma. Ja nie mam kanału. Czekaj, stój. Kurwie. Bo ja mam taki fajny, ale nie chcę mówić. Pochwalcie się dobra, swoim. Zginą. Może powiem. Teraz pomagajcie. Nam coś jeszcze? Nie słuchaj, pani zbije. Kto to był? Kto to? On głupi jest nawet, wiesz. No, sorry. Ja tą hydrę szukam. Kill per King 27? To on mnie zabił? Dobra. Killer, no. To jego trzeba orać. Gdzie on jest? Wow. Dobra. Sam. No, prawej. Weź tyle nie wal konia, bo kurwa tym miniganem to kurwa po całym ekranie chyba latałeś. Na się dąsu. Ładnie, Maro, ładnie. Ładnie, Maro. Teraz trzeba... O, tam jest. Co, a ten już hydrą nie ma tego, nie? Nie, my go tutaj cały czas mucimy. Tego z tą hydrą? Co latał? A po co ci to nie, tego ziomeczka, co się tak wyżywał. Dobra, gdzie on jest? Tutaj widzę. A ty jaką masz, powiedz? Na Steamie. Na Steamie. Czekaj, kartofel. Powoli, poczekaj. Tu ci chce jeździć koło nas. I tu chłopaki, dobra. Tak z tyłu, za nami. Ej, panowie, jak macie insurgenta, wsiądźcie do tego insurgenta razem. A gdzie jest ten Max? Max? Mnie wywaliło. Jeździsz tutaj z insurgentami? No to, widzę 30 euro, no to żółta rodzinna była, zebranie rodziny tam uzbieraliście. Babcie, dziadek, ciocia, powiedzcie, co będzie miał tyle jeza. Słuchajcie, co będzie na YouTubie, bo zazwyczaj my mamy takie sytuacje, że dosują, znaczy nie dosują, disują kogoś znanego, nie? A coś takiego na YouTube, że jakieś dziecko was wyzywa. Dobra, nie myślimy się. Kurwa, ale tam jest. Gdzie jest? Tu? Prosto i w prawo. Tu i po prawej, dobra. Kurwa, kto pierwszy wisi? Wsiadł do samochodu, spierdala. Ale to taki killer, bo ma 500 level. Fajny chill nie miał. Jest mój! Byłem lepszy. Dobra, bo zaraz wybuchnie, uważajcie. Gdzie on się odrodził? Z tyłu. Dobra, jest. Dobra, jeśli... Pussy mode. Passive mode poszedł, no ja pierdolę. Pussy mode. Pussy mode. To napiszcie mu tam. Ciota czy coś takiego. Chodźcie, możecie mi teraz pociągnąć, chodźcie. No dobra, to weź mi loda zrób teraz, kumplu. Pussy mode.
Teraz kolego, to ty będziesz rodzicom robił loda. Loda mi zrobi. Mów to swojej matce. Ja też bym się wkurwił. No twoja mi robi, ale ej, wiesz, ty, nie wiem, że najmniej nie wyjdzie. Ten co ma mutację może wyzywać, nie Hiron, ale ty dzieciaki nie wiem. Cicho. Bo nic nie słyszę, co gada. To znaczy jego rodzice to listonosz i kanalarz. Ale cicho. Dobra Maro, wyjedz on Maro. Nie ma sensu tutaj być tkwić. Nie może wejść do samochodu, jo. Dobra, loda mi zrobicie zaraz, nie? Komple? Dogadamy się jakoś. Powiem ci, no kurwa... No spokojnie, no spokojnie Maro. Poszukać, wiesz? A tego, a ten co... Mikroskopu może jeszcze powie. Mikroskopu, tak? Kurwa, nie wiem, czy mikroskop by pomógł, wiesz, w twoim przypadku. A bleł poszedł? No to fajnie. Wow. Hey, what's up? Płonie do Lestera. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Dobra, już nie mam nic. Dobra. Nie wiem, to pytanie... No, YouTube, no dajcie. Idziecie ze mną, żeby za loda mi zrobić, czy co? Bo nie wiem, kurde. Loda chcecie mi zrobić? Tak, idziecie za mną, nie wiem. Przydupiacie? Kolegów szukacie? Nie przydupiaj. Herobiceps najgorsze. Dajcie YouTube. Nie patrzałem ci w gacie, no ale kurwa po Apexach. To może zapytaj mamy, co? Nie wiem. Właśnie mojej na pewno nie. Ej, dobra panowie. Teraz która to była? To chyba była ta pierwsza, to tej pierwszej zabieraj, okej? Okay? Wszyscy razem zgłosimy go. No. Dawajcie wszyscy. Jedną mamę, jednego tatę. Co, zgłaszamy go? Dawajcie go zgłosimy. Chciałem do nie ma. Właśnie chciałem. Lubisz się bawić tak, wola, nie mieć, wiesz, kurwa, pomiędzy. Powiem, jakby pomiędzy. Na pewno słyszała, to by się jej przykro zrobiło, nie? Na chuj chcesz go zgłosić, jak on ma tryb pasywny? Za wyzwiska. My go wcale nie wyzywamy, nie? Ty, Maro, ktoś cię próbuje wykopać. Ale go wszakacie, tak? No, nie, nic mi nie pisał. Ale zobacz, mów, do mikrofonu nie będziemy przyjaciółmi, nie przydupiaj. Maro, zobacz. Wejdź sobie na online gracze. A co to za tekst, nie przydupiaj, bo to chyba jakiś nowy dla mnie. Zagłosował, wie? Maro. Jak jesteś taki mądry, to może... To może wyłącz pasywkę, to się pozabija. Pytałem. Jak jesteś taki mądry. Ten Maciek chyba. Że nas przezywasz. Trzy razy taki mądry kartę. A ty przypadkiem nie jesteś za młody na tą bitę jeszcze? Patrzcie, czołg wziął, czołg wziął. On zagłosował, więc wiesz. Chuje to mam. Wziął czołg? Kto to? Czołg wziął, no czołg wziął. Ter, idziesz na kanał na dół? Co? Idziesz na kanał na dół? Dawajcie. Dobra. Ale skąd on czołg wziął? Kto poszedł na... No, dzwonił sobie na i... Na kanał na dół. Zrespił sobie. Nie. Co za cheater? Nie zrespił, tylko zadzwonił. To nie jest cheater. No co? Nie. Takie kozaki jesteście? Chodźcie. No. Jak poszedł? Bo on robi lodową. Ej, poszukaj złocić ty? Tutaj jest? Podwieź mnie pod tego insurgenta. Podwieź mnie pod tego insurgenta. No dawaj. Tego najbliższego, tam. Zaraz, Jokera wezmę, nie? Idę pod mojego insurgenta. Jaką was zabił? To pewnie normalnie, nie? To teraz ty kierujesz, ja teraz strzelam. Gdzie na zafurę? Zajebał mi instrugenta. Wyrzuć go z instrugenta. Elo. Weźcie mnie do instrugenta. Musisz zadzwonić do tego, do Pegasusa i poprosić jeszcze raz o tego instrugenta. Nie, dzwonię, ja go mu odbiorę. Weźcie mnie. Dawaj kurwa, bo się wleczysz tym insurgentem tam. Jeździć się umiesz, widzę. Zapierdala. Dobra, siadaj, goń sam.
No jedź! Ja jadę! No jedź, kto ma jechać? Puzi mode. Jedź. Ale no... Dobra, zadzwoń po insurgenta, bo Puzi mode włączył. Zadzwoń po insurgenta, zadzwoń do tego, co? Do nich tam. O, Puzi mode, to cała matka włącza, jak do mnie przychodzi. Gdzie tu jedziesz, kto to prowadzi? Czyli wiedział, co to jeszcze znaczy. No i wiesz nawet, jak widzę wygląda, czy ona jest znaczy, kurwa pozioma, czy poprzek. Co ta policja robi? Wiesz dobrze, jak wygląda penis. Swojego, nie, okej. Nie słuchajcie, już go się zamknięcie, bo... Nie wiem, jak wygląda, wiesz. Czasami jakbym, kurwa, miał katar z nosa, to bym ci nim zajeb przy kichaniu. Ja pizgam, zamknij pysk już, panie. Ja włóż tego paszimo! Ty się nie zniszczę do jego poziomu. Wiesz, ja bym po rodzicach nie cisnę. Dobra, wyszli, wyszli już. Inteligencję konia, że... To takie głupie, nie dobra, zniszczę dzwonię do tego poziomu i tyle. Po prostu się nie odzywaj. Po rodzicach mu nie cisnę, nie? Byłoby mieć takie niedojebanie mózgowe jak on. Dobra, podjedź do mojego insurgenta. No, to na tyle. Chyba z tego odcinka. Ta policja jest masakryczna. Gdzie masz tu insurgenta? Nie widzę. Weź, Benek, weź. Kto pod mostem jest? Gdzie masz insurgenta swojego? Dajcie mi kierować. Mnie z wami nie ma tam na czym. Ten typ wyszedł z sesji. On jest pod mostem. Pod mostem tutaj, gdzie ja jestem. Normalnie w tej sesji czuję się jak na zwykłym matchmakingu. Ty wyleciałeś z tego? Insurgenta? Na otwartym, nie. Ja kurwa, nie wiem. Jeszcze tylko brakowało suka bliet idi na chuj pidar. Dokładnie. Ja nie wiem kurwa no. A co on twoim insurgentem uciekał? Tacy kurwa ludzie jak on to sami się rodzą, wiesz? Wreszcie już wyszedł. Idioto się nie sieją, sami się rodzą. Tak, dokładnie. To jest prawdziwy gimbus. Wezwał się no, co zrobić, człowiek z podstawówki. Takich ludzi to nie zrozumiesz. Naprawdę, jakby kurwa... A ty Joker strzelasz? To naprawdę by się jej przykro robił. Nie strzelam. Co, mam zabijać go? Znaczy mi się wydaje, że młodzień tutaj? Z tego w dzieciństwie modowany wchodził. Nie, bo coś sprawdzałem tylko, ale nie ma tego gracza. Mocne. Znaczy nawet pewnie Mikołaj tego nie kamieniami rzucał. Tego. Nie, idź tam. Czemu nie jechać, kurde, w tą budowę? Albo święty tylo... go nie bierzesz. Loko? Co? Kurwa, muszę masz się schować. Mam TSA. Masz TSA, ty. Masz ty jakąś tam, nie wiem, ekipę aktywną czy coś? Aktualnie na Steamie nie ma żadnej ekipy aktywnej, bo wszyscy są offline. Znaczy nie, czy to gra jak to tak. Ten, bo my tu mamy aktywną ekipę, akurat tak jak widzisz tutaj w czwórkę gramy czy w piątkę. Dawaj. Goń go, Maro. Gramy kogoś też, żeby sobie pograć, żeby więcej. Znaczy no wiesz, pewnie tak zaraz może pójdę na Sniper Elite albo na jakąś inną, nie wiem, może CS-a. Bo CS-a też my gramy. Kurwa, kartofel, wypierdala. Jakie rangi w ogóle? To kartofel? Powiem ci, ja miałem przed tą aktualizacją grudniową miałem szeryfa. Kurwa. I szeryfa spadłem do Golda 2 i z Golda 2 podniosłem się na Golda 4. A teraz nie wiem, długo nie grałem. Złocisty, ty masz CS-a, co ty masz? Do Silver Elite. Masz tego? Jak to się nazywa? Globala? Nie, ja Globala nie miałem szeryfa, miałem spadłem do Golda 2. Ale w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, ale... Z tego Silver Elite Master spadłem po tym, jak miałem Vakeror. No to jest... Ale powiem ci ogólnie, to jest porąbane teraz w sensie, bo po tej ostatniej aktualizacji grudniowej to w ogóle się posrało. Po tych aktualizacjach spadły mi FPS-y. A ktoś miał globala? Ale spadły mi tego FPS-y.
No ja tam nie widzę różnicy, bo ja mam tam kompa, wiesz, do gier, na przykład na BF4 no właśnie, mam ultra, ja mam tego, nie? Laptopa mam do gier. A laptopa, no to wtedy ja, no to możesz odczuwać to, nie? Ja tu na początku miałem po 200 FPS-ów, a teraz mam po 80. Maro, gdzie my jedziemy w ogóle? Do kogo teraz? Kogo tutaj kosić? Tych dwóch, co tam kartofel goni jednego? No ale co, ważne, że GTA chodzi. I tu jeden przed nami jest. Chwilę, czekaj, powoli, powoli. Ty, tobie ten, ile FPS-ów masz na GTA? Ile kasa na GTA? No, FPS-ów, no. A, FPS-ów? U mnie? To mam, nie wiem, może z 80, 90 mam tak na minimalnych. 50, tak, 45 skacze. No tylko po, nie wiem, po jakiejś godzinie może mam takie spadki FPS-ów, bo karta się grzeje. Ty to sprawdzasz. A ty masz... Ja mam Frapsa zainstalowanego. Mów mi, ty masz z MSI czy czek? Ale Asusa, co, kartę? Rog. Z Gigabajta. Ty masz Asusa wszystko, tak? Nie, Gigabajta wszystko, płyty, Gigabajta... No, nie ty Joker. Tak, Asusa nie, tego Roga, ja pierwszy model tam, aha. Nie pamiętam już jaki. Słuchawki Razery, myszka C-Series, podkładka Razera też. Też mam podkładkę Razera, tak ogólnie z mam. Słuchawki Sunglasses 3D Tactics Alpha, ale mi chodzi o to, bo jak masz grafikę na przykład MSI, to bierz sobie MSI Afterburner i sobie podkręcasz wentylator na karcie graficznej. Jeżeli masz... A właśnie są właśnie jakieś takie... To właśnie jakieś coś typu programy tego do GeForce'a? Do podkręcenia wentylatorów, tak, dokładnie. To jest no. ktoś na tym jedzie, czaszka. Czy mi chodzi na przykład, czy znajdę takie do GeForce'a programy jakieś, nie wiem, GTX? Jeszcze raz? Czy znajdę właśnie może takie programy jak nie wiem jak Afterburner do GeForce'a? Jest tam gdzie ta czacha jest, tam jest nagroda wyznaczona. Nie wiem, no musisz pobrać sobie, tam poszukaj sobie. Maro, słyszysz? To możesz sobie dobre programy pobrać i musisz znaleźć sobie coś takiego jak bezpieczny link. Naklikasz to i gitara. No jedź Maro, kurde. Ogólnie też ostatnio pobrałem sobie tego Deforesta. Tu gdzieś. Po 50 minutach usunąłem, bo nie dało się grać. Nawet na minimalnych. Ale co usunąłeś? Deforest. Że po prostu na minimalnych nie dało się. I co on taki kurwa masz? No to chłopaki też w Deforest. On ma good moda, patrz. Patrz, Maro, on ma good moda. Macie tego Left 4 Dead 2? Cofnij się, Maro. On ma good moda. Raportuj patrz, go. Patrz, można to zabić. Macie co? Left 4 Dead 2? Raportuj go. Albo Sniper Elite V3? Ja mam V2, V3 jest. Innere Ryan. Pan na good modzie jest. Powiem ci, ja kiedyś grałem w tego Sniper Elite Berlin, nie? Dlatego się przyzwyczaiłem. Tego Garnet moda ktoś ma? Czy pomarańczowy jest dobry? G-moda. Przy czym? Wszyscy? Ale ty, on ma cheata, kurde. Ja się pytałem, czy macie zginą. Tego Garry's Moda, czy macie G-Moda na Steamie kupionego? Nie, ja nie mam Garry's Moda. Tu musisz się, chłopaku, bo ja na przykład, jeżeli ty mówisz tam o grach Steamowych, to mam tylko CESa, Ark Survival Evolved, tego. Ja mam Assassina Arka. Mam tylko jeszcze. Ej, a ty masz Steama? Mam Steama. Taki sam nick mam tu jak na grze, tylko że z jednym O, nie? Mister zlocisty przez jedno O. No ja właśnie, a ja nie, bo ja tego, mam tego... Kto ma tego? Przenosiłem tego z Xboxa postać. A, w ten sposób. Co, normalnie wtedy mogłeś na PC-cie grać, bez kupienia gry? Ej, złocisty... Nie, tylko po prostu kupiłem grę i przeniosłem sobie postać, taki transfer zrobiłem. I miałem wszystkie samochody, pieniądze... domy i level, wszystko się zachowało. Tylko, że jak teraz Xboxa odpalę, to nie będę miał tych postępów co tego, co na PC-cie. No tak, to jest normalne. Logicznie by trzeba zmienić. Chyba, że przeniósłbyś postać jeszcze raz, nie? No to nie wiem, czy by ale mi się opłacało. Ale teraz masz fajnie, bo ty masz tego. Dukesa i te inne gówno masz takie tam, nie? Ej, złoty. Złocisty. Co mówiłeś? Maro, tego inne... Coś tam, zgłosiłem go. W sklepie, nie? Że masz i ty, nie? Tego Duke'a też? Coś takiego? Tak. Zgłosiłem go, napisałem, Duke'sa, nie? Że używa cheatów. Ci powiem, że nawet nie wiem, bo nie sprawdzałem. W sklepie masz zwykły Duke's... Duke's, czy jakoś tak. Złocisty?
Rozmowy w toku. To pewnie na offline, bo na tego, na onego nie ma. Ty masz tego? Na online powinieneś go mieć po przeniesieniu postaci. Jeszcze raz. Ty masz Arka Survival Evo? Ten samochód jest niezniszczalny, to nie ma go na online. Ej, a widziałeś, że zmienili te statystyki? Mi nie chodzi o tego opasążonego. Inner mnie kasuje. No ja już go zgłosiłem raz, jeszcze raz możesz mu zasłać. Czekaj, jeszcze raz dobrze. Nikt praktycznie, tylko ci, te osoby, co przenosiły postać właśnie z ich konsoli. Ale ty go zgłosiłeś do Rockstara? A w jakim sklepie to znajdę? Tak, do Rockstara. San Andreas. To jak tak szybko to zrobiłeś? No już, napisałem, bierz tam online gracze, zgłoś. Klikasz na niego i tam jest zgłoś. I już. A kogo mam zgłosić? To Inner coś tam. Inner Rain, no zgłaszaj go. On ma cheaty. A no ma tego Imponte Dux, coś takiego. Tam jest taki pomarańczowy, nie? No nie wiem, jaki Inner, on tam jest. Możesz sobie go Inner kupić. Inner Rhyme in Rapport. Jeszcze masz coś takiego jak Stalker, coś takiego. A tego sobie właśnie oblukam, właśnie go. Bardzo, Dux jest bardzo zarąbisty, fajnie możesz go sobie zrobić, nie? Ja go bym chciał mieć, kurde, tylko nie musiałbym znaleźć jakiś sposób, nie? Bo ja na przykład mam od razu na peceta, nie? Gracz używa good moda? Tak, ale coś się zbugowało, ej, uważaj, czy byś czasem na siebie nie wysłał, bo znowu tam są te, popierdoliły się te. Zobacz sobie, jaki on ma level. Kurde, jest tyle samochodów, że aż teraz 33, a miał 500 coś. Coś się chyba zbugowało. Tu w San Andreas musisz poszukać sobie dobrze. On ten, jak masz tego Dukesa, to ten, on jest gdzieś kawałek dalej. Musisz poszukać, Stalker, coś takiego. Ty, ale on jest w naszej tej drużynie? Ten inny Ryan? Pisze Pewy. Nie, to nie. 1980. Aha, to nie. Ale tutaj, gdzie tu jest? Pokaż profil, tylko pisze. Zaproś do. Wyrzuć. Zgłoszenie wyłączone. Czemu? Zgłoś, wyłącz. Co to jest? Jak coś, to masz zaproś do znajomych, nie? Dobra. Takie sobie sprawdzanie, więc standardowo. Dobra, i lecimy do chłopaków. Albo nawet nie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trochę końcowy odcinek był nudny, ale to nic. Hey, I just nailed the sickest jump you've ever seen. You gotta check it out. I'll send you the deets. Majo.